Pierwsza reakcja to jest szok. Następne pierwsze kroki to skierowaliśmy do katedry. A w tej chwili gromadzą się wierni. Przygotowujemy się do nieszporów żałobnych za duszę świętej pamięci Józefa. Kontakty były bardzo bliskie, nie tylko w sprawach oficjalnych, urzędowych, ale także takie serdeczne. Dzieliliśmy się, ksiądz arcybiskup dzielił się pewną perspektywą swojej pracy, zaangażowania duszpasterskiego. Zawsze ciepły, zawsze przyjmował, zawsze znajdował czas. Dzisiaj po otrzymaniu informacji o śmierci księdza arcybiskupa przekazałem wyrazy współczucia na ręce prałata Pajurka. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest to dla mnie szczególne przeżycie, bo ksiądz arcybiskup był mi bardzo życzliwy i w ostatnim czasie spotykaliśmy się wielokrotnie. Zresztą towarzyszył mi, tak można powiedzieć, w różnych momentach życia w ciągu ostatnich paru lat. I tę stratę odczuwam osobiście bardzo mocno. Na tych ostatnich spotkaniach cały czas rozmawialiśmy o przyszłości Lublina i o centrum Jana Pawła, które chciał budować, czy które już zaczął budować. A w poniedziałek najbliższy mieliśmy się spotkać i rozmawiać o uczczeniu beatyfikacji Ojca Świętego. Tego już nie zrobimy. Strata jest dla diecezji, strata dla Kościoła w Polsce, strata dla komisji watykańskich, w których był inspiratorem wielu ważnych spraw dla Kościoła. Strata dla wielu gremiów w świecie, z którymi był związany poprzez posługę intelektualną, także pasterską, poprzez przyjaźń, poprzez swoją otwartość, bo szukał kontaktu z człowiekiem, który był gotów na spotkanie. Tak, no ale cóż, niezbadane są wyroki boskie, przyjmujemy chociaż w bólu, ale w duchu wiary. Życie nasze przemija. Przez swoje dzieła, które zostawił, które nas wzbogaciły, będzie obecny wśród nas. Także w świecie medialnym. To przecież on był tak gotów. I ta obecność kamer dzisiaj przed jego domem świadczy o tym, że to właśnie dziennikarze, ludzie mediów byli zadomowieni w tym domu arcybiskupa. I dlatego dzisiaj spłacamy wszyscy dług wdzięczności, będziemy spłacali nie tylko okolicznościowymi naszymi tutaj spotkaniami, ale wiernością temu przesłaniu, jakie głosił przez całe swoje biskupie życie. Dobrze, bardzo mądry człowiek. Dziękuję. Bardzo ładne kazania mówił.